kiedy poszedłeś wymienić tablet, uprawiałeś seks z nieznajomą blondynką. Sportiatik! W czasie badania odpowiedziałeś... Że... Tak? No tak odpowiedziałeś. Ale po alkoholu to mogło być nieumyślne spowodowanie tego. Ona się do mnie dobierała, nie ja. Że ja nic nie takiego nie chciałem. Co miał zrobić? Siedział, ona po prostu o nim skakała, tak? Po prostu siedział. Nie jego wina, że siedział w tym miejscu, gdzie ona była. Jest nie jego wina i tyle. Ona do mnie się przytulała, złapała mnie, że zrób to. Ale ja odpychałam, a ona dalej swoje. To, ja to nie mogłeś się przyznać, jak, zanim otworzyłam tą kopertę? Na początek nie i no... Teraz pod presją się wykorzystała go. Kolejna sytuacja, którą Paulina chciała sprawdzić, to jest to przedpołudnie, kiedy zniknąłeś bez śladu. Czy pamiętam w czasie, kiedy zniknąłeś na pół dnia, widziałeś się z blondynką od tabletu? Raczej chyba nie. Chyba odpowiedziałeś tak. Chyba nie. Nawet na pewno odpowiedziałeś. Jakoś mi wyleciało z głowy. Bo nalegała też na spotkanie, więc... No co miał zrobić? Znowu nalegała szmata głupia, no nie jego wina. Po co się z nią stroniłem, stroniłem się od tego, ale... Jak przyjechała pod dom, to co miałem powiedzieć? Paulina? Blondynka od tabletu. Paula? Nie. Sadgę, widzowie. Sadgę, że go tak odrzuca, to nie jego wina, nie? Paula. Czytam tego... Paula, mega gwiazda, budyń Właty. Ale mocne gówno. Co się stało, gdyby Norbert miał dostęp do waszych pieniędzy? Myślę, że właśnie... Czyli to ten warszawski dresik. To jest człowiek, który nie potrafi oszczędzać pieniędzy, więc myślę, że poszłyby te pieniążki z... Poszłyby pieniążki zupełnie na jakieś pierdoły niepotrzebne zupełnie. I nie pojechalibyście na wakacje. Myślę, że nie pojechalibyśmy na wakacje, tak, ponieważ cała puszka odżywki stoi nowa, ale oczywiście musiał sobie kupić nową od kolegi po znajomości, więc... No bo każda odżywka jest na co innego, wiesz? Aminokwasy, białko. Ja jakoś mam tylko dwie i starczy mi, a ty musisz co chwilę mieć... Co by się stało, gdyby... O której wracasz z imprezy? No przecież ta impreza to dopiero w pubie się zaczyna, bo jest tej drugiej. O 6 rano. No. O 21 wychodzi z domu. Ale ty mówisz nie. Czy gry pornograficzne też się zaliczają do giercowania na strumyku? Mówię nie. I nie ona? Na tej platformie. To na drugim nie ona, moim ale etacie. Ale koleżanki mogą. No i ty tak po prostu idziesz, mama ci mówi, nie wychodź, a ty sobie tak wychodzisz i w ogóle sumienie cię nie rusza? Ale po prostu w ciągu ostatniego miesiąca mama wybrać. Mi nie pozwoliła. Jak ja nie, mama mi nie pozwala, zawsze ktoś przyjdzie i mama przekona, więc ona się zgadza. Co za dziecko. Może mieć gwarancję, że ty na przykład nie skusisz się na to, na co kusiło się twoje towarzystwo, czyli narkotyki. No, każdy ma swoje zdanie. Ona brzmi, jak miała 13 lat. Ja się na to nie kuszę, spróbowałam raz, bo nikt nie jest święty, ale więcej nie mam zamiaru. A co to... Ja się na to nie kuszę. No! Wciągnęłam jedną krechę z dupy koleżanki, ale nikt nie jest święty. Było? Marihuana. Mhm. A nie, jednak marihuana. Nie smakowała ci? Nie. I nawet nie jestem dumna z tego, że spróbowałam nawet. Ona ma 15. To dojrzale brzmi, tak? Brzmi dojrzale. Ale nie wierzysz jej? Nie. Obiecywała, mówiła, że czegoś nie zrobi. O, blask, witam. Trochę popływałeś dłużej. Alkohol? Też. Nieraz. Ma 15 sejmd. Zaczęło się od tego, że gdzieś tam sobie spróbowałam alkoholu na imprezie. Po czym na przykład przyszedłam do domu, no i mama pozwoliła mi wypić tego Reca w domu. No, później jakoś tak. Oj, mamuśka rozpija, a potem ma problem, że ta chce sama pić. Oj, oj, oj. No to nie jest jakiś tak duży ilość, tylko idę na dyskotekę i na przykład, nie wiem, drinka. Obaliła Reca. Jak wszyscy piją, no to czemu ja nie, tak? A akurat Lego dla mnie to nie ma różnicy w smaku, a więc... mówią tam?
Więc robisz, bo inni to robią? Albo no, na przykład Malibu. Mi Malibu na przykład bardzo smakuje i piję to dlatego, że mi smakuje. Co to jest Malibu? Ale to i tak nie jest tak, że ja jestem pijana czy coś, tylko po prostu tak jak sok. Nie, nie możesz udawać, że drink to jest tak jak sok, bo gdyby tak było, to można byłoby po tym drinku jeździć, a jednak nie można. Za spływa alkohol? Ja nie czuję, tak, ja nie czuję, że się ze mną coś dzieje po tym. Jeśli mówi prawdę, to jak miała 12-13 lat. Tak? I teraz już ile palisz? Paczkę dziennie. Ona ma 15 lat i pali jak stary kominiarz. Pakę dziennie, nie? Stary chce z kominiarzem ze 3. No dobra, ale wiesz, jest już coraz bliżej. Paczkę dziennie petów pali w wieku 15 lat. Ja pierdzielę, jakie to jest porypane. Skąd na to masz kasę? Od mamy. Matka przyszła ją skarcić w programie, a wychodzi na to, że to matka sponsoruje wszystko. Mocne gówno. Ale szkoda, że dalej nie ma. Jeszcze dojazd. A, no racja. Tak, ale powiedziałeś też o tym właśnie, że byliście gdzieś wypić. Wypić? Tak, no to... piwo. No jedno czy dwa piwa, to... Tylko tyle to... Ale umówiliście się w jej domu na te na wymiany? Początek to... Farmer Manager 2K18, co to jest? Miałem ze sobą tam dwa piwa i akurat... Na wymianę wziąłeś dwa piwa? Tak, bo po tym nie, miałem pec. Iść się napić. Pijam zależy przyszedł. Jaka by była, to myślałem, że to będzie... A, jakiś paszet, to pójdę sobie, wymienię się i wszystko ten, a tak... Ale okazało się fajno, to pogadałem i tak się to piwo razem z nią wypiłem. A później do niej... Co? Do domu. Ale chodziło o to, żeby wypić sobie piwo nie z pasztetem, czy żeby wymienić tablet? Bo nie bardzo. No rozumiem. Wymienić tablet, a później napić się piwa. Ale szczerze opowiada historię, nie? Mówi tak, wziął dwa piwa i mówi tak, dałbym jej to piwo, gdyby się nie okazała pasztetem. Nie okazała się pasztetem, to wypili razem piwko i poszli do niej. Szczery jest chłop. To powiedz mi, jak wytłumaczysz mi to, jak dowiedziałam się właśnie od Myki, jakby się odezwała na Facebooku. Od jakiej Moniki? Mnie z nim zdradzasz? Od jakiej Moniki? Chyba Marysi. No, Marysi. Chłopią zdradzę z typiarą jeszcze poprawę, jak się ona nazywa. A, skąd to wiesz, że w ogóle jest jakieś imię tej dziewczyny? To dowiedziałam się już na Facebooku właśnie od jej tekstów. Z Moniką, chyba Marysią. A na czyim to Facebooku pisała? No, ze swojego chyba do niej pisała, ale... No ale skąd miała przez nim twojej dziewczyny? Jakaś obca A właśnie, kobieta? Im dostałem pieniądze za przychodzenie tego programu, żeby się ośmieszyć, czy nie? W jednorazowej no, wymiany tablet. Na moim Facebooku jest napisane, że... Co to zaszło? Skończył żaden, bo jest skasowany już. I ona weszła pewnie. Też chciałem sprawdzić jakiś czas temu. I napisała. Że? No napisała, że mnie zdradza. Ale mi się nie chce tych kart ogarnąć. Zadała mi też pytanie właśnie, dlaczego Dopłacić. Ja chcę być właśnie ze Zbyszkiem, skoro on mnie z nim zdradza. Dlaczego chcesz być z nim, jak on cię zdradza? No, poznaliśmy się w zakładzie, no i bardzo mi teraz właśnie na Zbyszku zależy, bo już jesteśmy ze sobą 2 lata. No, mnie też zależy. No to po co zdradzasz? Raczej... Dzięki, Kalosz, za 7 miesięcy. To nie jest, nie było zdradzanie, tylko przecież spotkanie z wymianą, kawa, to piwo tylko. Jeszcze kawa? No tak. No słuchaj, ale moment, ja nie rozumiem dlaczego twoja dziewczyna... Aha, czyli w tym programie wcześniej mówił, że to było tylko spotkania, a w następnym szocie mówi, że zdradził ją 2 razy już. Czy tam regularnie ją zdradza, ciekawym. Wydarzyło w ten piątek, że postanowiłeś rzucić szkołę. Znaczy, to już trwa od kilku lat. Ja już zawsze myślałem, żeby rzucić szkołę. Narastało to w tobie. Narastało, tak. Co chwilę. Mocny rebel. Zobacz, tak? zaraz. W środę. W piątek rzucił szkołę. Ma zaliczonych 6 klas podstawówki. 15 lat Kamil. On ma 15 lat i od kilku lat mówi, że chciał rzucić szkołę. Zadzwonili ze szkoły, że nie ma mnie od poniedziałku w szkole. Do kogo zadzwonili? Do mamy. To mama z awanturą do mnie. Odklejka no, trochę. No tak, dokładnie. W czwartek nie poszedłem do szkoły, w piątek nie poszedłem ale do szkoły. Ale to zrobiła ci awanturę i nie poszedłeś do szkoły? Dla świętego spokoju chociaż? Nie. No ale dlaczego nie? To bo silniejszy ode mnie. Ty to zrozum, mamo. I nie miej do mnie pretensji już w ogóle. A co jak mu coś robią w szkole? Wypij sobie to z głowy. Będziesz chodził do szkoły. I on nie wie, jak o tym powiedzieć. Dość już tego krycia.
Dlaczego niepotrzebna? Szkoła jest potrzebna. Nie mi. Ale dlaczego uważasz, że tobie nie jest potrzebna? Matematyka mi nie jest potrzebna. Nie? Nie, do piłki to gdzie? To jest. Po matematyka, już nie będę liczył na boisku. No, bramki. A, chyba, że tak, no to umiem liczyć. No, policz do 10. Polski do bycia raperem potrzebna jest. To. Piłkarz, raper, ostro leci, już 15 lat rzucił szkołę. Buduje sobie już taką historię do bycia raperem z ulicy prawdziwej. Francuskiego się uszczę, bo jestem w klasie delfowskiej, a nie ma smykałki. Dokąd ty z... Ale on mówi śmiesznie. Serio, jak taki, to już ostro. Znikałeś w tej czwartej klasie? Dokąd? No. Mam taką miejscóweczkę fajną. A powiedz mi o niej. To jest niedaleko osiedla, jest taki domek. Po francusku będzie rapował, a co jeżeli jest Lechrop Pawlak? Wiatru nie ma, pada też nie pada, bo jest dach, prawda? Ławeczka jest gdzie siąść. Miałem nowa garowałem, miałem też ksywkę u takiej pani student, wieczny student. No i klasa też się tak zaczęła do mnie zwracać, no więc... Co, chcę chodzić do tej szkoły i mam być poniewierany tam? A też miałem taką sytuację. Nie chodził do szkoły, więc zaczęli mówić wieczny student, więc przestał chodzić do szkoły. I on się wnerwił za to, że mówią na niego, że nie chodzi do szkoły, więc uznał, że nie będzie chodził do szkoły, mimo że nie chodził do szkoły. Co? Jak to możliwe? Sytuację, szedłem z kolegą po szkole. Zaczepiła mnie pani. Nie, ona mnie nie uczyła. Zaczepiła mnie. I gdzie się tak spieszysz i co cię tak buja na lewo i prawo? Ale no ja sobie myślałem, co jest. I mordy na buja nie mówię. Nie wiem. I dlatego do szkoły nie chodzi, bo go kiknęli. Normalnie z kolegą na przerwie, jak to na przerwie. Co się tak bujasz? Ale sugerowała, że może jesteś nietrzeźwy, czy co? No ja nie wiem. Nie masz nic na sumieniu? Ale on jest wychillowany. Ja pierdzielę. No mam. Mam 4 sprawy w sądzie. No właśnie. Konkretnie o? Pierwsza za marihuanę. Dlatego taka przyjara. Dwie kradzieże. A trzecia? Malowanie klatek. No i też była jedna za wagary. A wagary sprawa w sądzie? Zaczęłam kabel nożyczkami. Od komputera. I on powiedział i tak. On ma 200% S. Nie pójdę do szkoły. I tak fajne, nie pójdę do szkoły. No. Czy to jest rzeczywiście największa kara dla ciebie? Ale odcięcie cię od komputera i zakaz wychodzenia? Tak, ale dawałem radę. Mama usypiała, laptop Pixa się szybko brało do góry, po cichaczu pod kołdrą. I kabelek do niczego nie potrzebny. Nie, bo jest taka opcja jak Wi-Fi. Jaka essa! Ale on ma essę, widzowie. Ma być bez szkoły. Jaki masz plan? Jak będziesz żył, skoro masz plan żyć bez szkoły? Pierwszą opcją moją to jest... Nie pasuje mu chodzenie do szkoły, bo lubi pospać do godziny 15 i tyle. No. I tyle. Cena hip-hopu. No, możecie sobie tak myśleć o tak, ale naprawdę jest gruba rozkmina. Koleżka, zbieramy z kolegą pieniądze, zakładamy studio. Studio, wiesz jakie to jest, są pieniądze? Wydaje się pani. Tak, już myślę, kupujemy jajka, żeby ściany wykładać kartonikami. Naprawdę będzie coś. Okej, tylko wiesz, żeby zaistnieć, to trzeba sprzedać parę płyt, nie? Daj link za. Żeby z tego kasa była. Jest taki pan, który mógłby nas wypromować. No a jakby się coś nie udało, bo wiesz, rynek jest kapryśny. To co wtedy? Jakby się nie udało? No hip-hop nigdy stop. Cały czas bym nagrywał. No dobra, no okej, ale z czegoś trzeba żyć, tak? Nie sprzedając się płyty, no to w jaki sposób zarabiasz wtedy? Masz jakiś plan B? Plan B? O, plan B, Susi. Ka. Czaj, co? Masz jakiś plan B? Plan B, piłka. Cały Krótka czas trenuję. Jest plan A i plan B. Albo będziesz miała... Ale ja mam plan Ewo C. Chodzić do szkoły. Co takiego się wydarzyło w ten piątek, że postanowiłeś rzucić szkołę? Plan C, chodzić do szkoły nie wchodzi w grę, porypało cię. Czekajcie, obejrzyj jeszcze parę shotów, bo mocne. Bo są te drobniejsze melanże, gdzie kolega bierze dziewczynę, ja dziewczynę, inny kolega dziewczynę. I co, tak siedzimy i gadamy, nie? A jak są sami koledzy, to już jest inny melanż.
I się nie godzi przyprowadzić... Nie, no, mógłbym się, ale źle by się czuła. Nie elegancko, źle by się czuła w naszym czyli to w trosce o ciebie on się nie odzywa. I byłoby... O, nałogowy gracz. Zobaczmy, jak kiedyś gracze pokazywali w telewizji. Takie niewiniątko. A już potrafisz powiedzieć, co tam ślina na język przyniesie, nie? Tak. Co już mama od ciebie usłyszała? Na przykład... Suka. P***a. Co? Szmata. A ty wiesz w ogóle, co znaczą te słowa? No, wiem. Po co tak je mówisz? No, bo jestem zdenerwowany i po prostu... Co? Kiedy słyszysz najczęściej takie epitety? No, najczęściej wtedy, kiedy każe wyłączyć mu komputer. Iwona, 42 lata. Syn nazywają szmatą. Ja pierdzielę, jaki opis. Boże. Kto to pisze? Przy którym spędza bardzo, bardzo dużo czasu, bo to od tego problemy się zaczęło. I on ci puści taką wiązkę, tak, i ty milczysz. I mówi, zamknij się, powiedzmy ty, pito, i ja proszę. I no zamurowuje mnie w tym momencie, kiedy on tak mówi. Jest mi przykro. Co cię tak nakręca, że ty nie jesteś w stanie zapanować nad językiem? Że zapominasz się na tyle, że rzucasz takie epitety w stronę mamy? No nie mamy. Wiem, grappa, to prawda. Wirtualny świat komputera. Po prostu... Kuba, 15 lat, wyzywa mamę, bo odrywa go od gier komputerowych. Siadam na komputer, odłączam się od rzeczywistości i... Nie reaguję na to, co mama mówi. Zauważyłeś, że się coś zmieniło w twoim życiu, odkąd tam wsiąknąłeś w ten tak. świat komputera? Jak idziesz ze szkołą? O, fatalnie teraz. No. Ja mam taką pracę, że nie mam mnie czasami cały dzień i gdyby sobie on mógł pozwolić i ten kabel powiedzmy będzie, to on będzie całe 12 czy 13 godzin siedział wiesz, w komputerze. Wiesz, jak się zdobywa taki kabel? W każdym domu jest po kilka takich kabli. Ja chyba wiem, bo po jakimś czasie też dowiedziałam się, że w domu był drugi kabel. I nie przerzucasz się do innych, żeby grać? Nie. Nie? Po prostu siedzę w domu i się nudzę, wychodzę. I co robisz, jak wychodzisz? Spotykam się z kolegami. Jakimi? Z kolegami wątpliwej reputacji. A dlaczego akurat takich sobie wybrałeś? No bo to mi odpowiada. A co się takiego z nimi robi? Pije, pali. O papierosach to ja wiem... No od 3 miesięcy, że sobie podpala. To było tak, że najpierw... O co chodzi? Trzeba być gracz. A nie, że wychodzi się nachlać z kolegami. Kurtka pachniała papierosami, ciuchy i w końcu on się przyznał. Raz był jak byłaś w pracy. Ale co pijesz? Piwo, coś mocniejszego. Ile pijesz? No mało. Łyk dwa. Pierwszy raz to, kiedy się upiłem, to akurat to był sam czysty spirytus. Mało pij. Pierwszy raz, jak się upiłem, to spirytus. Od razu wjechał ostro. Ja pierdzielę. Co jest? Łyk dwa spirytusu chyba. Że wam żołądki, tak? Czy co? Nie, to było z tym, z popitką. Nie tak się sam czysty. Ale po prostu chciałem doświadczyć. Kupił się spirytusem, kiedy mama była w pracy. Na ile ma procent spirytus? 99? No. No. I czego chciałeś doświadczyć? Po prostu, czy jak będę pijany, czy mam świadomość i mogę kontrolować pewne rzeczy. I co ci wyszło z eksperymentu? Czyli on jest naukowcem. Nie mogę. Nie da rady. Chłopcy cię przyniesie do domu, czy jak to było? Nie, to ja w domu piłem. Sam? Z kolegą. A ty gdzie byłaś? Najprawdopodobniej w pracy, tak? Już takiego spirytusu nie pijesz? No nie, a teraz tak, co najwyżej to piwo. Jakie miałeś plany kiedyś, szkolne? No nie myślałem nigdy o tym. Tylko skąd masz pieniążki na papierosy? I browar? No najczęściej jest tak. Dzięki Grzesiu za 2 miesiące. Że po prostu mówię, że mama daj tu na bułkę, tutaj na ten się uzbiera, albo od kolegów. Bo daje więcej. Mówi, że coś więcej kosztuje, no, tak? No a na przykład jak na przykład do teatru. No. Mieliśmy iść do teatru i teatr kosztował 4 zł. Ja powiedziałem, mama daje 10 zł na teatr.
No i reszta była. Kulturalne, mama daje. 4 złote teraz. Widzicie, kiedyś w Polsce ulice były zbudowane ze złota. Rozumiecie to? Ale przez inflację ludzie to złoto wykuli z ulicy, żeby na chleb mieć. Już nie ma. Jest bieda. A kiedyś 4 złote teatr. Rozumiesz? Kiedyś był dobrobyt w Polsce. Yes. Sprytne. No sprytnie, ja bym nawet nie pomyślała. Zapraszam Kubę. Rysia żali się, że od 7 lat musi płacić synowi za dobre oceny w szkole. Dlaczego w takim razie to robi? Dobrze. Marcin uważa, że 60 zł za każdą piątkę to świetna motywacja do nauki. Ja pierdzielę, 6 tych za każdą piątkę. Ty, ja bym miał same piątki. Dzięki temu dziś jest w klasie maturalnej. Poznajmy go. Zobacz, jak na ludzi wyszedł dzięki tym 60 zł co piątkę. Witam. Marcinie, najpierw ustalmy cennik. Zawsze ale za matka dużo musi zarabiać. Piątkę jest 60 zł? To jest stała cena? No tak, zazwyczaj bywa, że tak. Dlaczego zazwyczaj? Zazwyczaj mamy różnie, to zależy czasami od trudności w sprawdzianu czy przedmiotu. Całkiem niezłe sumki można uzbierać. Religia. 6K rocznie zarabiam z religii samej. Zgadza się. Przeważnie nie mówię tak wysokich sum. Ale jak widzę, że ma piątkę czy jak szóstkę, to 60 zł tak. No nie, słyszałam, że za szóstkę można nawet 100 dostać. Zarobiłeś w najlepszym miesiącu. Dokładnie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale tak wiem, 600, 700. A ty nie próbowałeś tak synowi po prostu wytłumaczyć, że... A babka się przejęła, ty 700 zł, ja emerytury mam połowę tego, ja pierdzielę, śmieć już, młody już i tyle zarabiasz, szmaciarz. A ty nie próbowałeś tak synowi po prostu wytłumaczyć, że to jest oczywiście jego kapitał, a nie twoje pieniądze. I twój interes. Cały czas tłumaczę, że on się nie uczy dla mnie, tylko sam dla siebie, ale... Ty, ale przecież ona musiała mu chyba zaproponować to, albo się zgodzić. To po co ona przyszła do tego programu? Przecież na pewno dalej będą na taki układ szli. Chcę, żeby miał dobre oceny. On się... Ma płacić ci tylko za naukę, czy za jakieś inne obowiązki domowe też? Czasami za wyniesienie śmieci, czy za pomieszczenie naczyń, ale najczęściej właśnie za naukę. Ile kosztujecie wyniesienie śmieci? Ostatnio w żartach mi zaproponował, że mam mu dać na piwo, bo idzie z kolegami do pubu. I dałaś? Dałam. Ile razy? Kilka razy, 3-4 razy. Mhm. Czyli to syn proponuje w żartach, a ty to bierzesz poważnie zupełnie. Przecież mogłabyś nie dać na piwo. Ale wiem, że wychodzi i wiem, że nie ma pieniędzy. Marcinie, w tym roku jest matura. To na co wydaje? Zgadza się. A czego sobie zażyczyłeś od mamy z tej okazji? Laptop. 100 zł za szóstkę. Jednak to jest chyba sposób, żeby nie martwić się, czy dziecko przejdzie z klasy. Fajny pomysł na pracę bez studiów. To niech sobie pracuje. No. Bez studiów. Pozna dziewczynę. Ożeni się. Nie. Nie wolałabym jednak, żeby studiował. Żeby ale po prostu... Nawet jeżeli miałabyś płacić jeszcze dwa... Kryptowaluty zaczął inwestować. Razy tyle. No on nie, teraz jest miliarderem, jak wtedy kupował. Dobra. A może będzie się tak świetnie uczył, że dostanie stypendium forsy, naukowe. No. Czego ci tak też życzę. Tak. Żebyś dostał stypendium naukowe i nie musiała mama płacić za twoje piątki na studiach, bo to już trochę nie wypada. Ale o niczym to jest, bez sensu. Czas, nie? No, prawdę mówiąc, znaczy tak. Tak tu właśnie dwie panie mi właśnie z leka już uświadomiły. Marysia, że... Ta uświadomiły, co pieprzy. Ty, co? Chłop 700 zł miesięcznie zarabia i się dobrze uczy jednocześnie, to git. 700 zł w tamtych czasach, minimalna krajowa w tamtych czasach to było 500 zł. To chłop zarabiał więcej niż minimalna tylko dlatego, że się dobrze uczy. Blank Beats Production. HUSARIA! Mam już nowy...